Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z XCOM Enemy Unknown. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy, mianowicie wybraliśmy się ostatnio do Indii, aby znowu powstrzymać porwania obcych. No i teraz, słuchajcie, kolejny statek obcych wylądował na terenie Rosji. I to porywacz, bardzo duży statek obcych, tak więc może być niełatwo. Dobrze, słuchajcie. Wysyłamy Skyrangera, no i zobaczymy, co my tu będziemy mieli. Okej, chociaż czekajcie, bo ostatnio... Przejrzyjmy tylko tutaj, jak wygląda sytuacja. Mamy tutaj nowe pancerze, które mam obecnie dostępnych 6. Mamy też dwie satelity. Okej, ostatnio też bawiłem się tu w różne moduły obronne oraz namierzające. Dobra, okej. Ale na razie wygląda wszystko w porządku. Teraz tak. Zerknijmy sobie tutaj. Dobra, wysyłajmy Skyrangera. Teraz pytanie, kogo by tu wysłać? Otóż tak, tu mamy... żołnierz wsparcia naszego. Tu mamy snajpera. Ale czekajcie. Czy ty, kolego? O właśnie, mamy dla ciebie to. No. I dostaniesz broń plazmową. Jak najbardziej. Bardzo ładnie. Teraz tak, ty, koleżanko. Ty... też dostajesz broń plazmową. Chociaż czekajcie. Tak, to ma znaczący wzrost celności wtedy, co może nam się przydać. Okej, tu mamy jeszcze szturmowca. Niestety broń laserowa nam się tutaj skończyła. Aczkolwiek ty możesz, kolego, wziąć sobie strzelbę. Chociaż zobaczmy, ten ma... O, tu już jest pułkownik. Dobra, w takim razie czekaj. Dostajesz to. Tu dostajesz to. O, możemy troszeczkę granatów obcych, świetnie. Skoro ty już masz, kolego, pułkownika, to ja bym ciebie usunął. Weźmy tutaj sobie... kolejnego żołnierza wsparcia może. Czemu nie? Teraz tak, co ty tu masz? Jesteś żołnierzem wsparcia, więc musisz mieć apteczki. Nasza apteczka się może przydać nam. Teraz tak, tu mamy miotacz łukowy. Teraz tak, ty, kolego. No nic, przydałoby się więcej broni obcych, naprawdę. Ale no cóż, na razie raczej nic z tym nie zrobimy. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, nie traćmy czasu. Ruszajmy na misję. Zobaczmy. Skopmy dupska kosmitom. No i zobaczymy. Rozpocznijmy atak. Tym razem udajemy się do Rosji. Według raportów UFO wylądowało w słabo zaludnionym terenie. Musimy być czujni i zlikwidować najeźdźców. Okej, spoko. A więc rozpocznijmy misję. W Rosji jeszcze nie byliśmy, swoją drogą. Może być ciekawie. Tak, więc zobaczymy, co my tu mamy. Dobra, ekipa, ruszajcie. Ostatnio... pisaliście, abym więcej używał wyrzutni rakiet. Jesteśmy na pozycji i czekamy na dalsze rozkazy. Rozumiem, Wielkie Niebo. Uderzeniowy 1 macie zgodę na zrzut. Działajcie ze szczególną ostrożnością. Nie wiemy, jaki jest status wroga w tym rejonie. Okej, moi drodzy. Widać, że tutaj się coś podziało. Jakieś zwierzęta pozabijane. I jakieś kapsuły zostawione. Ciekawe. Dobra, na razie ruszajmy naprzód. Dobra. Tu warta. Na razie umiejętności sobie zostawiamy. Dobra, ty, kolego, tu na to skrzydło. Warto. Teraz tak, snajper.
Najpewniej podejdzie sobie tutaj. Też nie pilnuje sytuacji. Więc tak, tu mamy żołnierza wsparcia. Możesz podejść tu, kolego. On jeszcze używa broni laserowej, już powoli zaczynamy się przerzucać na broń plazmową. Okej, działamy, działamy. Moi mili państwo. Dobra, ty, kolego, się wysuniesz troszkę. Podejdź tu. Zobaczymy, co my tu będziemy mieć. Nie masz warte. Dobra, zobaczmy, co obcy pokażą. No nic, na razie ich tylko tam trochę słychać. Dobra, powoli, ostrożnie podchodzimy. Bez zbędnego bohaterstwa. O, temu trzeba było coś zmienić, bo ma granat. A możemy używać granatów obcych, tak więc... trochę słabo. Dobra, ty, kolego... na razie tu podchodzisz. Tak jest. Teraz tak, ty... tu, rozciągnij się. Spróbujemy ich obejść. Zobaczymy, dobra. Ty, kolego, podchodzisz tu. Działaj. Okej. Na razie obcych nie widać. Porywacz nam tutaj wylądował. Ale poza tym nic specjalnego. Dobra, ty, kolego, tutaj. Nic, no. Pusto. Pamiętajmy, że to jednak jest lądowanie. Zatek się nie rozbił. Tylko jest to zamierzone działanie obcych. Co może nam nieco tutaj sytuację utrudnić. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz tak, ty, kolego, przejść tu. Idziemy z tobą nieco szerzej. Dobra, ty na razie czekasz. Zobaczymy. O, coś słyszymy. Cicho tam, słyszycie coś? Niedobrze. Nie brzmiało to zbyt fajnie. Dobra, ty, koleś, wejdź sobie to i ciśniesz aż tutaj. To jest. Pilnujemy. Ogarniamy tą sytuację. Dobra, ty, kolego, mógłbyś rzucić... narzuć, zobaczymy. Mamy podgląd pola walki. Zobaczmy. Okej. Ty, koleś, jak najszybciej tu. Ciśniesz, ciśniesz. Ty, kolego, tutaj. Idziemy powoli i ostrożnie, panowie. Coś słyszymy. Chyba coś słyszałem. O, ja żeż ty. Podeszli zupełnie z innej strony, niż ich spodziewałem się. Niestety pudło. No, no, no. Nie sądziliśmy, że podejdą z tej strony akurat. Ludzie w skrzydeł!
Dobra. W takim razie ciśniemy tu. Okej. Dobra, przygrzyj mu. Okej, trafiony. Teraz tak. A, spróbujmy. Dobra, trochę żeśmy im tutaj przywalili. Ale ten zaczął panikować. Dobra. Otóż tak, ty kolego, podejdź sobie tu. Widzisz ich, bardzo ładnie. Likwiduj dziada. Pięknie. Bardzo ładnie. To lubimy. Ty koleś tu podchodzisz. Rozwal go. Dobrze. Widzicie? Jakieś typy mi się tu kręcili. Dobrze, daliśmy sobie z nimi rady. Dobra, wy na razie tutaj pilnujecie, żeby nic tam stąd nie wylazło. Ten panikuje, nie wiem dlaczego. Dobra, najważniejsze, że daliśmy sobie z knajkami rady. My tu, naprzód, naprzód. Na razie nie musimy przeładowywać broni. Dobra. Poszło sprawnie. Bałem się, że to będzie dużo bardziej kłopotliwe. Ale jednak poszło po mojej myśli. Dobra, na razie idziesz na środek. Bo tu i tak nic nie ma raczej. Dobra, ty też. Na razie spokój. Coś tam słychać. Cały czas. Słyszeliście coś? Spokojnie, spokojnie. O tym właśnie mówiłem. Ach, pudło. Cholera, pudło! Niedobrze. O, zdjęty pięknie. Czerkajcie na skrzydła! Dobra. Rozwalaj, moja droga. Pięknie. Bardzo ładnie. Dobra. Rozwal go. Spudłował. No niedobrze, niedobrze. Pięknie. Dobra nasza. Dobra, ty na razie przeładuj. Gotów do akcji. Teraz tak, ty kolego ustaw się tam. Zajmuję pozycję ogniową. Dobra, podchodzisz. Wchodzimy coraz to głębiej na ten statek. Dobra, ty koleżanko przeładuj, bo już musicie. Ty też. Dobra, wy tu przeładujcie wszyscy. Dobra, ty masz broń przeładowaną, idziesz naprzód. Podejdź. Warto. Teraz tak, ty kolego podejdź sobie tutaj. O ja! To nie fajnie. Dobra,
zwiali nam. Słyszymy, słyszymy. Spokojnie, wracasz na pozycję. Więc możemy się spodziewać tutaj ich odwiedzin. Teraz tak, ty koleżanko, ustaw się tu. Tak jest, dostajesz wartę. Ty kolego, podejdź tu. Wszyscy naprzód. Ty ubezpieczasz tutaj z tyłu, snajper. Dobra, na spokojnie. Czekamy na ruch przeciwnika. Wolałbym, żeby to oni weszli w zasadzkę, nie my. No chodźcie. Na razie ich tylko słyszymy. Chyba nie są na tyle głupi, żeby tu wejść. Dobra. Wchodzisz i to otwierasz. Co my tu mamy? Ten obcy w przeciwieństwie do reszty nie nosi broni. W takim razie co robi? Uja. Dobra koleżanko, wracasz. Oj, on miał... Nareszcie, laska ma błyskawiczny refleks, tak więc... Spudłowali. Ale bynajmniej nie podobało mi się to. Dobra. Przywal gnojomi. Dobra, ładnie, ładnie. Poszarpaliśmy typa. Dobra, kto teraz? Snajper. Dobra, likwiduj dziada. Nie mam ochoty się dowiedzieć, co typ robi. Bo podchodził coraz to bliżej do nas. Dobra. Mamy dziadów. Łupiemy w tego. Ten się nie chowie. Trafiony, pięknie. A, tu jest jeszcze jeden skubaniec. Dobra. Teraz ty, kolego, podejdź sobie tu. I dostajesz wartę. Tutaj i też warta. Dobra, niech gnoje podchodzą, jak są tacy cwani. O tym właśnie mówiłem. Trafiony, pięknie. Ostrzela nas. Nie, używa zewu krwi chyba. Tak jest. Dobra, ten strzela, uwaga. Chybił. Blisko było. Chorzysz ty gnoju. Uwaga, granat. Kiepsko to wygląda. Poprawiam celownik. Dobra. Trochę nas tu poszarpali, ale nic specjalnego. Ty tu, koleżanko. Nie widzisz stąd nikogo? To źle. Źle, źle, źle. Dobra. Likwiduj dziada. Zdjęty, pięknie. Bardzo ładnie. Dobra. Ty, kolego. Przywal mu. Zdjęty. Cudownie. Dobra, ty koleś, podejdź tu. I masz wartę. Ty kolego tutaj.
Okej, walisz. Ach, pudło. Szkoda, szkoda. Dobra, ustaw się tutaj. A rzućmy tutaj tym granatem. Bardzo ładnie. Dobra, ten przeskoczył. Będzie strzelał. Tak, wali, uwaga. Na szczęście chybił. Tam idą następni. Ach, pudło, szkoda. Dobra, używamy naszej wspaniałej umiejętności. Teraz tak, ty kolego, koleżanko, przepraszam, ruszasz tutaj i strzelasz. Trafiony, bardzo ładnie. Dobra, ty koleś, przywal mu. Zdjęty, pięknie. I o to nam chodziło. Teraz tak. Dobra, ostrzelaj go. Ach, pudło. Z tego. Chciałby się tu już stawić, żeby było dobrze. Dobra, ty kolego na razie podchodzisz tutaj. Tam będziemy potrzebowali nieco większej siły ognia. Teraz tak, ty kolego spróbuj sobie podejść tu. Nie, dupcia, nic z tego. Jakby tą gościa wykurzyć? Dobra, idziesz tutaj. Dobra, nasza. Działaj, kolego, działaj. Uwaga, granat. Ach. Trochę nas poszarpał, ale... Na szczęście nic super groźnego. Dobra, kończ z nim. Zdjęty. Bardzo ładnie. Teraz tak, ty wchodzisz. Szturmujemy tu powoli. Wszystko co się da. Dobra, snajper tu. Bardzo ładnie. Teraz tak, ty możesz go tutaj uleczyć troszkę. Nic ci nie będzie. Spoko. Okej. Ty tu. Okej. I przeładuj broń. Teraz tak, ty przeładuj. Rozwalmy parę łupów. No i zobaczymy, co zrobią obcy. Ty też musisz przeładować. Ty podchodzisz tutaj. I cały czas warta. Ty wchodzisz na to miejsce. Okej, na spokojnie. Naprzód. No, dobra, już tylko tych. Ci dwaj mają ruch. Dobra, ukryj się tutaj. Ty kolego tu. Ciśniesz. No nic.
Ciekawie. Sporo żeśmy ich tutaj już naubijali. Też jestem ciekaw, co tu jeszcze będzie przed nami za atrakcję. Tytuł. Cody. Tytuł. Koleżanko. Powoli. Szturmujemy. Idziesz. Teraz tak. Ty, kolego. Wchodzisz tu. Warta. Pilnujemy dziadów. Idziesz. Podchodzisz. Dobra. Ciśniemy już po prostu. Przed siebie. Co zrobią przeciwnicy? To jest lepsze, to jest ciekawsze pytanie. Słyszycie to? Dobra, coś tam mamy. Coś tam słyszymy. Gazu. Dobra, my byśmy mogli tutaj wejść. Dobra, na razie warta, kolego. Snajper ustawi się tutaj z drugiej strony. I także warta. Będzie się działo. Dobra, my na razie możemy wszyscy przeładować, którzy tego potrzebują. Dobra, kolego, ten tutaj na środek. Ostrożnie. Idziemy. Ciśniemy, osłaniamy się wszyscy nawzajem. Nie wiemy, czego możemy się tutaj spodziewać po obcych. Chyba nie jesteśmy tu sami. No nic, nie poradzimy. Dobra, koleżanko, podchodzisz tu. Otwierasz drzwi. Czy my coś tu widzimy? Nie. Mimo wszystko warto. Dobra, wchodzisz. Dobra, tu mamy snajpera. Na razie tam. Okej. Ty ciśniesz tu. Dobra, na spokojnie. Powolutku, pomalutku. Nie ma co się śpieszyć. Pośpiech już niejednego zgubił. W sumie mnie też już kilka razy. Więc wolę działać sobie spokojnie i ostrożnie, niż popełniać niepotrzebne błędy. Ustaw się tam. Dobra, otwierasz. I masz tu wartę. Dobra, ty, kolego, tu. Naprzód. Snajper. Wróćmy to sobie. Stań sobie za tymi tutaj drzwiami. Dobra. Okej. Ty, kolego, tutaj. Ej, gdzieś ty poszedł? Kurde, źle kliknąłem. Oj, no cóż. No tak.
Uzdrów go, bo nie wiadomo, co nas tam czeka. Nie zachowuj się jak dziecko, nic ci nie będzie. Teraz tak, ty kolego. Zajmuję pozycję ogniową. Podbiegnij sobie tu. Naprzód. Grzejemy. I otwierasz. Mam dosyć. O ja. Nie ma już żadnych wątpliwości. Badania obcych mają na celu zaszkodzenie całej ludzkości. No dobra. Rozwal go. O ja. O, teraz oni zaczynają ruch. Kurde, źle to zrobiłem. Przejęcie kontroli? Nie, zadali nam obrażenia. Ten przejmuje kontrolę. Nie wygram, Lim! Zabierzcie mnie stąd! Natychmiast! Musimy uciekać! Ten panikuje. Ej, ej, ej! Kurde, walą wszyscy do siebie, no super. Dobra. Likwidujesz typa. Uszkodzony. Swoją drogą ledwo żyje. Tak jest. Zmienili oś ataku. Likwiduj go. Dobra, to mam większe szanse trafienia, bo jest go dość bardzo blisko. Gdzieś tam, kurde, pobieg też. Bez sensu, koleś, naprawdę. To nie czas, ani miejsce na wycieczki. Dobra, trudno. Ryzykujmy. Przemieszczają się! Rozwal go. Spoko. Zobaczymy, co oni teraz robią. Strzela. Uwaga, chowaj się, koleżanko. Nie. A. Panika się nie powiodła. Ten strzela. A nie! Też kontrola umysłu. Kurde. No to mamy zabawnie. Ten strzela, uwaga. Oj, przywalił nam. Od tego rozwalmy. Podła, podła! No zauważyłem. Dobra, zlikwiduj dziada. Trafiony. Bardzo ładnie. Teraz tak, ty koleś. Zniszcz go. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. Spróbujmy to zrobić tak. Lipa. Ach, źle to obmyśliłem. Dobra, na razie sobie kłócimy. Ten strzela znowu. Nie. Znowu próbuje wywołać panikę. Ten się cofie. Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Próbował panikę u typka. Oflankowali mnie! Zmienili oś ataku! Strzela! Chybi, na szczęście.
Ella! Przewalił nam to trochę. Potrzebuję amunicji! Nie panikuj, koleś. Dobra, trzeba to zrobić. Teraz tak, ty tego leczysz. Dobra, nasza. Co by tu zrobić? Zaryzykujmy. Ciśniesz. Rozwal. No nic, trudno. Tyś sam siebie ulecz. Dobra, nasza. Okej, co oni teraz robią? Ten spiernicza. Nie, chybiła. Dobra, uciekli. Ten strzela. Chybił. Bestii się skończyły. Dobra, ten przeładował. Okej, odzyskaliśmy kontrolę nad tym kolesiem. Ty, koleżanko, musisz przeładować broń. Ty, koleś tu. I leczysz go. Weź się w garść, mięczaku. Dobra. Dobra, ciśniemy. Podejdź sobie tutaj i będziesz leczyć. Nie tylko którego z nich. Tu. Oddychaj, żołnierzu. Dobra. Dobra, teraz ty sobie podejdź tu. W sumie nawet tutaj spróbuj. Uwaga, obcy. Ja, przywalił mi. Ale to nie najgorzej. Uwaga, strzela. Trafił. Okej. Okay. Podejdź tu, koleżanko. Spróbujemy gościa złapać, co? Przywal mu. Smacz się, gnoju! Ta jest, mamy gdzie. No już nie jesteś taki twardy, co? Mamy cię, odzyskaliśmy kontrolę nad tym. Dobra, warta. Okej, wchodzimy powoli. Ty też masz wartę. Okej, ty przeładuj. Ty, kolego, tutaj. Też warta. Ty, koleś, tu na razie. Ej. I warta. Gdzie jest ten ostatni skubaniec? Dobra, podchodzisz.
Dobra, podchodzisz tutaj. Ni hu hu, typa nie widać. Dobra, włączam ci to. Podejść. Dalej go nie widać. Ty koleś, podchodzisz tu. I dostajesz wartę. Już ja ich dopadnę. Ty koleżanko tutaj. Mamy go. Gdzie jest tutaj? Pod sodami siedzi, patrzcie go. Patrzcie, skubańca. Ach, chybiła. Pudło, pudło! Też warta. Pole go tu. Dobra, nie się tylko wychyli, skubany. Mamy cię. Rozwal go. Zdjęty, pięknie. Już nie będziesz kozaczyć. No. Sytuacja była oczyszczona. Udało ale, się, kurde, dowódco. Nie była to łatwa. Zadanie wykonane. Oj, nie była to łatwa misja. Oj, nie, nie. Ale daliśmy radę i to jest najważniejsze. I złapaliśmy skubańca. No, tak więc sytuacja jak najbardziej po naszej stronie. No i pięknie. Okej, co my tu mamy? No niestety mamy trzech rannych. Ale też mamy te... mamy awans. Gęsty dym. Na te komenty bojowe. No to się może przydać. Weźmy to. Co ty tu masz, kolego? No weź sobie to. Tu. Odporność. Oczywiście. Mamy kolejną panią pułkownik, którą trzeba będzie w razie odesłać do rezerwy. Wasi ludzie mają smykałkę do brania obcych w niewolę. Mam nadzieję, że wiedzą, jak ważne jest to dla nas. Proszę przekazać swoim żołnierzom wyrazy mojej wdzięczności. Dobra, bardzo ładnie. Teraz tak, laboratorium. Zrobimy projekt badań na razie. Ja bym tutaj chciał się zająć przesłuchaniem dowódcy sektoidów. A, ciekawe, czego się dowiemy od skubańca. Nie, 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 nie ma tak łatwo skubańcu. Okej, dobrze moi drodzy, no cóż, troszkę przydługi ten odcinek nam się zrobił, ale trudno. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapomnijcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.